Grzegorz, pamiętasz swojego takiego najbardziej zadowolonego klienta we współpracy z Tobą jako dystrybutorem? Myślę, że tak naprawdę Renata Gabor, czyli właścicielka salonów Michel, sieci salonów, przychodzi mi do głowy. Jest to jedna z ostatnich naszych realizacji, bardzo duża i zapadła w pamięć z dwóch względów. Mianowicie był to bardzo wymagający klient, świadomy, ponieważ od 20 lat prowadzi już własne gabinety, więc mieliśmy kilka prezentacji, spotykaliśmy się wielokrotnie. Porównywała nasze urządzenia versus urządzenia konkurencji, więc dla nas było to wyzwanie. Na szczęście sprostaliśmy, współpracujemy, zaufali nam bodajże rok temu, świetnie pracują, mają bardzo wysokie obroty, są zadowoleni, więc jest to dla nas bardzo dobry klient i dobra taka nauka dla nas. A jak sądzisz, jaka była Twoja rola? W sensie, w jakim zakresie Ty im pomogłeś? Myślę, że moja rola jest niszowa. Większa tutaj zasługa mojej żony, która wspiera naszą firmę, wszystkich nas w kontekście szkoleń, doboru odpowiednich technologii. Ja jedynie wsparłem klienta od strony finansowej. To zacznijmy od tego, co robiła Twoja żona, czyli od tego doboru urządzeń. To jak rozpoznaliście ich potrzeby? Tak naprawdę Renata trafiła do nas z naszego głównego źródła, więc z rekomendacji. Więc już mieliśmy gdzieś tam dobre wejście. Następnie zaprosiliśmy ich do siebie, do naszego showroomu, tu gdzie jesteśmy dzisiaj. Więc przyjechał cały zespół kosmetologów i zaprezentowaliśmy nasze urządzenia w kontekście możliwości zabiegowych, ale też również jak wprowadzić to w danym gabinecie. My dążymy do tego, że jeżeli klient wchodzi pierwszy raz w kosmetologię, to dobieramy tak urządzenia, żeby całe portfolio zabiegowe miało ręce i nogi, więc nie dublujemy technologii, tylko dobieramy odpowiednie urządzenie pod kątem targetu klienta, bo też klient w Warszawie, a klient może w innym mieście ma inne potrzeby. Może na przykład u Renaty Gabor są to klienci i zarówno 20-30-letni, ale bardziej dojrzali, więc musieliśmy dosyć mocno pracować w kontekście tego klienta. To rozumiem, że rzeczywiście od tej strony technologicznej doboru urządzeń to... Zdecydowanie żona. Zdecydowanie żona. A Ty powiedziałeś, że od strony finansowej. Na czym? Co, jak mam rozumieć to finansowanie? Wielowątkowo. Mianowicie przy dużej inwestycji przede wszystkim pokazujemy klientowi zwrot z inwestycji. Czyli okej, poniosą jakieś nakłady, ale w jakim okresie czasu to wszystko się zwróci. Druga rzecz, przygotowujemy całe menu zabiegowe, jak oferować daną usługę, jak sprzedawać w pakietach, więc wspieramy i właścicieli, ale też osoby wykonujące zabiegi, czyli można powiedzieć, nie tylko wstawiamy urządzenie, ale mówimy, jak to finansowo sobie spiąć, żeby się nam zwróciło. Aha, czyli tak powiedzmy, rzeczywiście też opiekujecie się tym klientem później. Tak. Czy w ramach tej opieki teraz masz kontakt, jak rozumiem, z tymi klinikami? My nie działamy tak, że sprzedać, zapomnieć. Sprzedaż pierwsza to jest dla nas początek. Dążymy do tego, żeby sprzedać pierwsze urządzenie, za pół roku kolejne, bo tak mamy bardzo dużo klientów, którzy zaczynają z nami współpracę, rosną z nami i ufają cały czas, na co my ciężko dzień w dzień pracujemy. No to chyba rzeczywiście najlepsza droga, bo tak jak ja rozmawiam z rzeczywiście menadżerami, właścicielami tych obiektów, no to oni często podkreślają, urządzenia rzeczywiście możemy wybrać, tak? Bo tak, powiedzmy na pewnej półce cenowej to są już niuanse, tak? Ale rzeczywiście to, co jest istotne, no to ten solidność i wiarygodność tego dystrybutora. Ale powiedz mi, jeżeli chodzi o tą klinikę, z którą rzeczywiście wymieniłeś takiego zadowolonego klienta z sukcesami, dawno z nimi współnawiązałeś się współpracę? Ponad rok temu. Czy już inwestycja im się zwróciła? Tak, zwróciła się, więc jest to świetna informacja, bo z perspektywy roku czasu nie żałują inwestycji, a najlepszym dowodem na to jest to, że już rozmawiamy na temat kolejnych urządzeń do kolejnych instytutów, więc śmiało możemy powiedzieć, że tak.
Mniej więcej rozumiem, na czym polega filozofia waszego działania, tak, jako dystrybutora, ale to, co też chyba istotne, tak jak ja was obserwuję, to fakt tego, że też macie swoje gabinety tutaj w Warszawie, tak? I ja chciałem zapytać, na ile to, że prowadzicie z żoną gabinety, ma też przełożenie na to, co się dzieje w waszych relacjach z salonami? Czy doświadczenie w jakiś sposób ma przełożenie? Ogromne. Na jakich obszarach? Zrozumieliśmy problemy, z jakimi się właściciele gabinetów tak naprawdę zderzają na co dzień. Na przykład jedziemy na dostawę urządzenia, robimy szkolenie, szkolimy z obsługi, jak wykonywać zabiegi, natomiast zespół na koniec nie potrafi sprzedać danej usługi. Na przykład to był jeden z takich problemów, z którym się spotykaliśmy. W momencie, jak otworzyliśmy gabinet, sposób informacji z klientem, reklamowania danych usług w ogóle nie sprawdzał się to, co u nas w firmie sprzedażowej się działa, więc inaczej trzeba komunikować sprzedaż urządzeń, a inaczej usług kosmetycznych. Więc to, czego się nauczyliśmy przy gabinecie, jest uważam niezbędne, bo klientowi dajemy swoje doświadczenie z tego, jak my to robimy. Czyli dajecie im takie know-how, w sensie takim z urządzeniem, jak to urządzenie sprzedać, czy kosmetyki, dokładnie jak tak, te kosmetyki tak jest. Nie sprzedać. Jak cenowo wszystko układać sobie w portfolio, więc to są takie rzeczy, których się nie nauczysz, nie prowadząc tego gabinetu tak naprawdę. To w jakiś sposób bardzo dobrze charakteryzuje to, w jaki sposób działacie, ale też w krótkim czasie, tak jak obserwuję, wyście wyrośli jako Binatural na poważnego gracza na rynku. Myślę, że tak. Czy jakoś możemy to pokazać przez pryzmat tego, z iloma gabinetami współpracujesz obecnie? Myślę, że to jest już liczba około 300 klientów, gdzie sprzedaliśmy urządzenia. Natomiast dla nas dużą wartością jest to, że mamy klientów, którzy od nas kupują kolejne urządzenia. My mamy przykłady, że klient tylko dzwoni o jakąś technologię, dopytać, doprecyzować, może umówić się na prezentację i nie dzwoni do żadnej innej firmy. Więc to jest dla mnie taki największy dowód tego, że robimy dobrą robotę i tych klientów wspieramy jak najlepiej potrafimy. Czy możemy powiedzieć, że to jest sukces? Myślę, że tak, ponieważ w momencie, jak dostaliśmy informację od Blumei, od producenta naszego wiodącego urządzenia, że zostaliśmy największym dystrybutorem na całym świecie za 2018 rok, to nieskromnie mogę powiedzieć, że tak, że coś nam się udało. Zdradzisz, ile sprzedaliście tych urządzeń? Niestety nie mogę. Jest to duża, duża ilość, ale to musi zostać tajemnicą. A jeżeli tak mówimy, powiedzmy tak jak nazwaliśmy to sukcesem, tak? Czy rzeczywiście w tym krótkim czasie rzeczywiście zbudowaliście duże portfolio i też urządzeń, i też klientów. Twoim zdaniem, co stoi za tym wszystkim? Zdecydowanie innowacyjność. W naszej ofercie posiadamy, nie powielamy technologii sprawdzonych, które są teraz mega popularne. Mam na myśli infuzja tlenowa, oczyszczanie wodorowe czy HIFU, HIFU. My chcieliśmy się czymś wyróżnić na rynku, więc wprowadziliśmy na przykład urządzenie Yashidom, japoński producent, gdzie to jest głęboka detoksyfikacja. Kolejne urządzenie, na przykład włoskie urządzenie Tekar czy francuska Blumea. To było coś, czego na rynku wcześniej nie było. My to wprowadziliśmy i się świetnie zaadoptowało, więc klienci też potrzebują nowości. No i to się sprawdza. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że czy umówisz się ze mną za rok, żebyśmy sobie zobaczyli, czy te Twoje plany weszły w życie i jak się masz? Zdecydowanie tak. Dzięki Ci za dziś. Do zobaczenia.